Pani marszałek, zapraszamy serdecznie. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, przedstawiam sprawozdanie Komisji Kultury z posiedzenia, na którym przyjęliśmy uchwałę w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Ta uchwała została przyjęta na komisji w sposób pokojowy, zgodny. To rzadkość na Komisji Kultury. Dlatego przeczytam teraz Państwu, bo to jedyna szansa, żeby z tej mównicy poznać treść tej uchwały. Przeczytam ją. 19 lutego roku 2023 mija 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika, wybitnej postaci okresu renesansu, twórcy teorii heliocentrycznej, która dała początek współczesnym poglądom na budowę wszechświata, a także autora teorii z zakresu ekonomii i geometrii. Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu 19 lutego 1473 roku. Studiował prawo, medycynę i matematykę na Akademii Krakowskiej oraz w Bolonii, Rzymie, Ferrarze i Padwie. W roku 1503 jako niższy duchowny katolicki doktor prawa kanonicznego, także z prawem wykonywania praktyki lekarskiej, wrócił na Warmię. Pierwsze lata po powrocie spędził na dworze biskupskim w Lidzbarku Warmińskim jako osobisty sekretarz i lekarz swojego wuja, biskupa Łukasza Balenodego. U jego boku uczestniczył w życiu politycznym, brał udział w zjazdach stanów Prus Królewskich, Malborku, Elblągu i Toruniu. Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji, był kanclerzem, wizytatorem, przełożonym kasy aprowizacyjnej, administratorem dróg kapituły, posłem, przełożonym kasy budowlane, urzędnikiem do spraw nadzoru nad uzupełnieniem warowni Fromborskiej, urzędnikiem odpowiedzialnym za nadzór nad wykonywaniem testamentów. W 1520 roku organizował obronę Olsztyna przed Krzyżakami. W 1514 roku Mikołaj Kopernik na prośbę papieża Leona X rozpoczął pracę nad reformą kalendarza juliańskiego. Ich efektem był m.in. napisany w Lindzbarku Warmińskim komentarz o hipotezach ruchów ciał niebieskich. Pierwszy zarys teorii heliocentrystycznej. Dzieło, które zapewniło Mikołajowi Kopernikowi ważne miejsce w historii nauki o obrotach stref niemieckich, ukończył w 1530 roku, a jego publikacje odłożył na wiele lat. Teoria heliocentryczna stawiała Mikołaja Kopernika w opozycji wobec ówczesnego nauczania Kościoła i innych astronomów. O obrotach stref niebieskich ukazało się drukiem dopiero w 1543 roku w Norymberdze, by 70 lat później, na ponad pół wieku, zostało wpisane do indeksu ksiąg zakazanych. Mikołaj Kopernik zmarł w Fromborku w 1543 roku. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w uznaniu wybitnego dorobku Mikołaja Kopernika i jego ogromnego wkładu w rozwój świata nauki czci jego pamięć w 550. rocznicę urodzin. Taką uchwałę przygotowała Komisja Kultury i proszę Sejm o jej przyjęcie. Dziękuję bardzo, pani marszałek.